Jak się podoba panu dzisiejszy koncert? A przede wszystkim jestem zaskoczony sytuacją, że można jeszcze w tym czasie i w tym momencie nie tylko być i widzieć, ale również występować, być aktorem i deklamować tekst. Bez kartki papieru można spotkać się z Herbertem jeszcze raz, można spotkać się z Sienkiewiczem, a aktorzy, którzy to recytują, deklamują, nie używają kartki papieru. Co skłoniło panią do udziału w koncercie dzisiejszym? Jestem aktorką z wykształcenia z Polski i myślę, że to jest naszym obowiązkiem, aby wspomagać ludzi, którzy z teatrem byli związani. Nie tylko aktorów, bo przecież pamiętajmy o tym, że w domu w Skolimowie mieszkają również pracownicy teatru, tak zwany zespół techniczny, kompozytorzy, autorzy tekstów, czyli ludzie, którzy w jakikolwiek sposób z teatrem kiedyś byli związani. Że wiemy przecież wszyscy znakomicie, że aktorzy to są ci, którzy się zawsze pokazują, to są ci, których widać na scenie. Natomiast tak naprawdę nie wiemy o istnieniu i nie zdajemy sobie niejednokrotnie sprawy o istnieniu ludzi, którzy czuwają nad tym, aby aktor odpowiednio i w odpowiednim czasie i w odpowiednim kostiumie na scenę wyjść mógł. Także inicjatywa pana Andrzeja myślę, że jest czymś niezwykłym i w ogóle nawet nie brałam pod uwagę innej możliwości, tylko taką, że my jako warsztaty teatralne, ja jako aktorka w tym spektaklu, w tym koncercie wziąć udział powinniśmy. I bardzo się z tego cieszę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję ja. Panie Krzysztofie, witamy. Czy chciałby pan coś powiedzieć internautom z Polski, którzy teraz oglądają koncert? Oczywiście, chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że my tym koncertem spłacamy dług wdzięczności naszym fantastycznym, kochanym aktorom, kolegom, aktorkom, piosenkarzom, artystom, na których żeśmy się wychowali, o których uczyliśmy się przez całe życie. I teraz, jeżeli możemy coś takiego zrobić, jak wystąpić, co robimy z ogromną przyjemnością, to myślę, że to jest taki rewanż za te chwile wzruszeń, śmiechu, zabawy, nauki, za darmo niejednokrotnie podglądania z kulis moich wspaniałych starszych kolegów, którym jestem wdzięczny dozgonnie do końca życia. A sztuka to jest coś takiego, co uzależnia. Nie można bez niej żyć, bez niej się obejść. I cieszę się, że taka inicjatywa powstała tutaj w Chicago, którą stworzył Andrzej Trzos przy współpracy Alicji Szymankiewicz. Ja myślę, że my jako scena Polonia, czyli Kinga Modjeska, ja, Krzysztof Arsenowicz, dołożymy wszelkich starań, żeby takie koncerty były coraz częściej. Dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajmy się, koncertujmy, wspomagajmy tak szczytny cel jak Dom Weterana w Skolimowie. Do zobaczenia. Pani Kingo, gratuluję wspaniałego występu. Proszę, proszę powiedzieć, co skłoniło panią do występu? Ojej, wspaniała akcja, wspaniała inicjatywa. Andrzeju, bardzo dziękuję, że mogłam partycypować w tej akcji, w tym przedsięwzięciu. Wiadomo, Międzynarodowy Dzień Teatru, który wiąże się z akcją na rzecz artystów, między innymi aktorów w Skolimowie. Wybrałam, wydaje mi się, piosenkę, która najpiękniej może oddać to, z czym się wszyscy borykamy, ale nie tylko artyści, ale też przede wszystkim ludzie, czyli jest to utwór Znikanie, do którego wspaniałą muzykę napisał Jerzy Satanowski, słowa Dorota Czubkiewicz, o tym, że wszystko jest ulotne, że za chwilę już nas nie będzie i nas aktorów, ale przede wszystkim nas jako ludzi. Jesteśmy teraz, za chwilę już nas nie będzie, także wydaje mi się, że to jest taka piosenka, która świetnie wkomponowała się w całość tej imprezy. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Witam pani Julito, gratuluję wspaniałego występu. Rozbawiła pani publiczność. Takie było właśnie mój pomysł na to, dlatego że w momencie, kiedy dowiedziałam się o całej tej akcji, pomyślałam sobie najpierw, że wszyscy chcemy się pokazać, każdy aktor chce się pokazać w roli dramatycznej, na koturnach, żeby to miało wydźwięk, żeby to miało jakąś taką siłę.
I w pewnym momencie sobie pomyślałam, ale tak na dobrą sprawę ci biedni, ta biedna publiczność by się chciała pośmiać trochę. Dlatego zdecydowałam się na ten właśnie, właściwie to jest monolog, chociaż to jest niby dialog. Poza tym to jest autorstwa refrena, który był moim, jak to się mówi, scenicznym ojcem, przyjacielem i w ogóle. Także cieszę się, że właśnie na to się zdecydowałam i wydaje mi się, że się podobało i to też jest to jest ogromna przyjemność dla aktora, jeżeli się coś podoba. Dziękujemy bardzo. Przed Państwem Sławomir Bielawiec. Panie Sławku, co skłoniło Pana do udziału w koncercie dzisiejszym? To jest tak piękny cel i tak piękna impreza i tak piękny pomysł imprezy, że nie było naprawdę żadnego powodu, żeby nie wziąć udziału w niej. W każdym razie publiczność życzliwie bardzo nas przyjmuje. Może nie ma za dużo publiczności tak zwanych frekwencji, ale jest to też, proszę Państwa, taką specyfiką polonijną, że jest ogromna konkurencja. Jeśli ktoś nas zapowiada, jedna telewizja, to druga się z tego wycofuje. Nie ma tego wspólnego działania. Tym bardziej rozumiem, że kiedy jakieś komercyjne imprezy są, to konkurencja. Tak samo jeśli chodzi o sprzedaż biletów. Jeśli jedna agencja sprzedaje, to druga nie może już, bo ta pierwsza nie przyjmie. Także jest to przykra dla nas sprawa, no ale robimy co możemy, ale na tym nie kończy się nasza akcja pomocy dla Domu Artystów Weteranów. To, co uzyskamy, przekażemy, ale akcja będzie trwała, bo wiele osób zgłaszało nam, że jest to akcja piękna, pożyteczna, inicjatywa jest wspaniała. Koncert się wszystkim podoba, bo jestem tu na przerwie, rozmawiam z ludźmi i nie są to zdawkowe jakieś komplementy, ale rzeczywiście odczucie takie. Druga część będzie za to wesoła, ale mówię, akcja będzie trwała dalej. Zdobędziemy jeszcze, mam nadzieję, wielu sponsorów, którzy zechcą dać na Dom Weteranów. Poza tym w tej chwili trwa wystawa obrazów z aukcją. Jest już wiele zgłoszeń kupna. Część pieniędzy jest przeznaczona dla artystów, którzy to opracowali, ale prawie połowę oddają na rzecz Domu Artystów Weteranów. Poza tym akcje właśnie tego rodzaju sprzedaży, aukcji obrazów powtórzymy niejednokrotnie, chociaż w innym miejscu, nie tu w Kopernikusie. Także mam nadzieję, że uzbieramy nie w tej chwili natychmiast, ale w najbliższym czasie sporą sumkę, którą pani dyrektor obiecałem. Dziękujemy bardzo. Chciałem serdecznie podziękować panu prezesowi Związku Artystów Scen Polskich za przepiękną wypowiedź, która wzruszyła publiczność. Bardzo życzliwie, gorąco zostało to przyjęte i na pewno pomoże nam w tej akcji. Również listy zostały odczytane, jak państwo widzieliście. List pani dyrektor Domu Artystów Weteranów, który też został przyjęty z aplauzem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.